Witajcie w Polsce.pl, Maciej Wolny. Wracamy do Państwa, wracamy z kolejnymi tematami. Kolejny gość naszym w studiu, którym jest Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. A Komisja Weryfikacyjna wczoraj miała posiedzenie na zasadach ogólnych. Posiedzenie, na którym zostali przesłuchani były prezes spółki Plater Mirosław Bieniek oraz beneficjenci wielu decyzji reprywatyzacyjnych Marian i Danuta Robełkowie, osoby znane, których nazwiska są znane w kontekście afery reprywatyzacyjnej. Często mówi się, że być może to jedne z, tak kolokwialnie rzecz ujmując, głów właśnie tej afery reprywatyzacyjnej w stolicy. I chyba pierwszym takim sukcesem, o którym możemy powiedzieć po tym wczorajszym posiedzeniu, jest to, że świadkowie w ogóle na sali się pojawili, bo w lipcu byli chyba wzywani, ale wtedy zdecydowali, że nie będą odpowiadali na pytania członków Komisji Weryfikacyjnej, nie pojawiając się w ogóle na posiedzeniu. Tak, to bodajże 26 lipca była rozprawa, na którą nie stawili się właśnie ani pan Mirosław Bieniek, ani pani Danuta i Marian Robełkowie. Pani Robełek leżała wówczas w szpitalu, a pan generał rzekomo musiał asystować przy jej obecności w szpitalu. Zarówno pan Bieniek, jak i pan generał Robełek zostali ukarani karami po 10 tysięcy złotych. Pani Robełek bodajże 5 tysięcy jako częściowo usprawiedliwioną nieobecność. Natomiast wracając do wczorajszej rozprawy, tak, no, możemy przyjąć takie określenie grupa pana generała, tak? To jest właśnie pan generał Ludowego Wojska Polskiego Marian Bieniek, Marian Robełek, Mirosław Bieniek. Tam gdzieś w tych transakcjach też przy niektórych nieruchomościach pojawia się też nazwisko mecenasa Roberta N. A więc osoby, które jak mało kto znały specyfikę, delikatnie rzecz ujmując, nieruchomości warszawskich, no jest krótko, bogacąc się na tym niewspółmiernie. Ja nie przesądzam, czy to było nielegalne, czy też legalne, tylko stwierdzam fakt, że jeżeli ktoś inwestuje w Mokotowską 40, bodajże 850 tysięcy złotych, a kamienica jest warta kilkadziesiąt milionów, no to już sam fakt wielokrotności zarobku daje do myślenia. No właśnie, był tam też fragment, kiedy chyba pan Bieniek opowiadał o tym, że sprzedał roszczenia za chyba pół miliona, następnie tak, odkupił za 10,5 miliona. No i pytanie, co te 10 milionów, gdzie te 10 milionów się znalazło, skąd te 10 milionów nagle pan Bieniek wziął? Tłumaczył wczoraj, że wziął kredyt, a wtedy jak sprzedawał za pół miliona, to potrzebował bardzo szybko pieniędzy, dlatego zdecydował się na sprzedaż. No tak, bardzo potrzebował pieniądze, bodajże za pół miliona sprzedał marzenie K, prawa do roszczenia, później po pół roku bodajże odkupił za 10,5 miliona złotych. To rodzi pewnego rodzaju podejrzenia. Ja oczywiście też nie przesądzam, czy te 10 milionów to była jakaś forma rekompensaty dla Roberta N., ale takie teorie też się pojawiają gdzieś tam w dyskursach kuluarowych. Natomiast no, budzi wiele wątpliwości ta działalność i zarówno pana Bieńka, jak i pana generała Robełka. Myślę, że to nie jest ostatnia, to nie jest ich ostatnia obecność przed obliczem Komisji Weryfikacyjnej. Będą jeszcze wzywani zapewne jako świadkowie w kilku sprawach. Wczoraj podczas posiedzenia można było odnieść wrażenie i podsumować to posiedzenie jako przedstawienie właśnie kombinacji, przedstawienie zaników pamięci w tle, za to wielkie pieniądze i gigantyczne układy. I te zaniki pamięci po raz kolejny się pojawiają. Na przykład u pani Robełek, która pytana przez Sebastiana Kaletę, czy świadek chce powiedzieć, że przez kilkanaście lat nie miała świadomości, w jakim procesie uczestniczy, mimo że podpisywała akty notarialne. Pani odpowiedziała, nie, po prostu nie interesowałam się, miałam swoje sprawy, zeznała pani Robełek. Sebastian Kaleta dopytywał też, czy nie dostrzegła, że jest beneficjentem majątku wartego ponad 100 milionów złotych, odpowiedziała, że nie. Tak, no to był swoisty teatr z amnezją kontrolowaną w roli głównej ze strony osób, które wczoraj zeznawały przed komisją, w tym przede wszystkim pani właśnie Danuty Robełek. No jeżeli ktoś ma majątek wart 100 milionów złotych i nie wie, że posiada tak ogromne zasoby kapitałowe, no to można się tylko lekko uśmiechnąć. Natomiast pani twierdziła, że ufała mężowi, natomiast o tych wszystkich transakcjach wolała nie wiedzieć. Bodajże taki wątek jej wypowiedzi się przewinął.
To budzi moje podejrzenie, moje wątpliwości. Co to znaczy, wolała mnie wiedzieć? Czy pani generałowa miała świadomość, że być może niektóre transakcje są, no, mówiąc kolokwialnie, lekko naciągane? To trochę wygląda jak scena z filmu gangsterskiego, gdzie żona właśnie jakiegoś gangstera nie chce wiedzieć, czym się mąż zajmuje, a mąż czasem nawet nie pozwala, nie informuje o swoich sprawach. Właśnie, no właśnie, to są takie, mówię, sceny, które można że tak powiem, taką kalkę przełożyć, w sensie zachowań pewnych, no bo, proszę pana, panie redaktorze, no ja jestem w związku małżeńskim 40 lat i my doskonale się komunikujemy z moją żoną, mówimy, rozmawiamy o naszych wydatkach, przychodach i tak dalej, zawsze tak było, na wspólnym rachunku. Nie sądzę, żeby tutaj miało być odwrotnie, tym bardziej, że pani generałowa uczestniczyła w kilku podpisanych aktach notarialnych, więc miała świadomość, co podpisuje, jaka jest kwota i tak dalej, więc ta amnezja kontrolowana tylko pokazuje, że pani ma dużą wiedzę, ale boi się tą wiedzą podzielić z komisją weryfikacyjną. Stąd moja taka teza, przypuszczenie, że zapewne będziemy chcieli jeszcze wezwać zarówno panią Danutę Robełek, jak i pana generała Ludowego Wojska Polskiego, pana generała Mariana Robełka. No właśnie, pan generał Robełek nie jest w stanie zsumować, ile zainwestował w zakup roszczeń. Czy pan minister byłby w stanie zsumować takie pieniądze, które właśnie inwestuje, no w, myślę, niebagatelne inwestycje pieniężne i związane z nieruchomościami, a tutaj jednak tak jakby pójść do sklepu i kupić batonik, gumę do rzucia i wodę do picia i wtedy no nie za bardzo wiedzieć, ile co poszczególne kosztowało. Tak, bo to jest akurat groszowy zakup, natomiast tutaj no, w skali pewnej, to może nie są grosze, ale też te proporcje są zatrważające, bo tak wyliczając bardzo ogólnie, pan Marian Robołek mógł zainwestować około 6 milionów złotych, no ale jego majątek jest 100 milionowy, więc to też pokazuje wielokrotność przebicia. To musi budzić pewnego rodzaju wątpliwości. Przypomnijmy też telewizom w Polsce.pl, że za ostatni adres, który komisja weryfikacyjna unieważniła, pan Marian Robołek zapłacił no niewspółmierność tam tej kwoty, czyli 6 bodajże pół miliona złotych. Spółka Plater pana Bieńka również otrzymała dość wysoką karę do zwrócenia, jeśli chodzi o środki, z tym, że tam chyba będzie też odwołanie od tego. To pokazuje skalę pewnej patologii, pewnych zjawisk, które obserwujemy w Warszawie. I myślę, że tak zwana, oczywiście nie przesądzając o niczym, tak zwana grupa pana generała Robełka odgrywała ważną rolę w tym procesie. Pan generał Robełek jest w ogóle, tak patrząc, bardzo barwną, ciekawą postacią, która zdaje się radziła sobie świetnie w różnych czasach. Pytanie, czy to świetne radzenie sobie w różnych czasach to zasługa tego, że pan Robełek jest dobrym człowiekiem, czy może zasługa czegoś innego? Bo tutaj została podczas posiedzenia nakreślona też pewna przeszłość generała Robełka. Świadek zeznał, że został nominowany na generała brygady w 1988 roku. Przyznał, że kształcił się na uczelniach wojskowych, m.in. w Moskwie, Rzymie, New York. Dodał, że był doradcą dwóch ministrów obrony narodowej, Bronisława Komorowskiego w 2001 roku i Jerzego Szmajdzińskiego, któremu doradzał również później, aż do czasów katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Myślę, że pan generał Robełek jest taką twarzą tej transformacji ustrojowej, politycznej III RP, którą kontestujemy jako Prawo i Sprawiedliwość, bo właśnie ścieżka zawodowa i awansu bardzo ciekawa, rok 98, ale wcześniej też oczywiście bardzo aktywnie dowodzi kilkoma jednostkami wojskowymi, awans generalski, później już powiedzmy w wolnej Polsce, w dalszym ciągu funkcjonuje jako wysokiej rangi funkcjonariusz w resorcie obrony narodowej. Akademia Woroszyłowa pod Moskwą, pan generał specjalizował się w działaniach strategicznych, pytam się, jakie strategie ustalał w Moskwie i jakich strategii się uczył i na czyją korzyść. Natomiast już w wolnej Polsce, przecież w Megagazie, razem z admirałem Wagą i z kilkoma innymi bardzo ciekawymi postaciami, bodajże chyba powiązanymi z WSI, zasiadał w Radzie Nadzorczej tej spółki gazowej, handlując gazem z Rosją.
Na koniec tematu warszawskiej reprywatyzacji jeszcze informacje, które przekazał pan Bieniek. Sprawa nieruchomości przy ulicy Karowej 14/16. Świadek powiedział, że ze sprzedaży lokali w tej nieruchomości uzyskał kilka milionów złotych, a za roszczenia zapłacił, uwaga drodzy państwo, 10 tysięcy złotych. Jak mówił, roszczenia nabył od dawnego właściciela, który zgłosił się do niego z prośbą o pomoc i opinię. To jak taka pomoc i opinia była, to ja bym takiej pomocy uzyskać nie chciał, że sprzedaje coś za 10 tysięcy, tak, a później okazuje się, że jest na tym przebicie kilku milionów złotych. Reaktywowanej spółki Horacego Hellera. Horacy Heller, taka była spółka, za właśnie jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, majątek, który wart jest wiele milionów. Tym adresem też się interesuje komisja weryfikacyjna, chyba również prokuratura. Tutaj prawdopodobnie też pan Bienik będzie wzywany przed komisją weryfikacyjną, ale już chyba jako świadek. Pod konkretnymi adresami. Panie ministrze, na koniec zapytam o może nie najświeższą informację, ale informację, która w kontekście prac komisji weryfikacyjnej myślę, że jest dość istotna, czyli o próbę zablokowania prac komisji weryfikacyjną. Kolejną już próbę ze strony warszawskiego ratusza i prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Próbę mówiącą o tym, aby wysłać w sprawie działalności komisji weryfikacyjnej i tego, czy działa zgodnie z prawem, pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przez Naczelny Sąd Administracyjny ten sąd miałby takie pytania skierować do Trybunału Sprawiedliwości. Hanna Gronkiewicz-Waltz przegrała z nami sprawę o miejsce komisji weryfikacyjnej w relacjach z administracją samorządową, konkretnym warszawskim ratuszem, tak? Przegrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i nagle sobie przypomniała ewentualnie, że można byłoby złożyć kasację od tego i właśnie zastosować ten manewr, który stosowali sędziowie Sądu Najwyższego, czyli żeby Naczelny Sąd Administracyjny złożył pytanie prejudycjalne, czy rozprawy na zasadach ogólnych nie naruszają przepisów ustawy o organach administracji publicznej, bo ta forma bez możliwości odwoływania się i tak dalej łamie przepisy prawa i tym podobne. Ja uważam, że tak samo jak w przypadku NSA, tak i w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę załącznik brytyjski do traktatu lizbońskiego, nie ma prawa ingerować w tą przestrzeń prawną w Polsce, a wybieg pani Hanny Gronkiewicz-Waltz jest zapewne spowodowany tym, żeby ewentualnie jako zabezpieczenie w myśl kodeksu postępowania cywilnego, żeby zabezpieczeniem tego pytania prejudycjalnego było zawieszenie pracy komisji weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz, podejrzewam, że już czuje oddech komisji weryfikacyjnej bardzo mocno na plecach, że zbliża się ten moment, kiedy komisja weryfikacyjna być może będzie rozważała zasadność zastosowania artykułu 20a ustawy, czyli zwrócenie się do prokuratora okręgowego o zatrzymanie i doprowadzenie przed komisję weryfikacyjną. My do tego tematu coraz częściej nawiązujemy, takiej na razie swobodnej dyskusji, nieformalnej w komisji weryfikacyjnej, pomiędzy poszczególnymi członkami komisji weryfikacyjnej, ale myślę, że prędzej czy później ten moment nastąpi i zapewne to było powodem, żeby takie zapytania ewentualnie NSA złożył, bo nie czarujmy się, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyby miał się nawet w ogóle zająć tym tematem, to zająłby się nim być może za 2 lata albo za 3, bo to jest jakaś marginalna sprawa dla TSUE w Strasburgu. Mówił pan o tym, panie ministrze, że Hanna Gronkiewicz-Waltz czuje oddech komisji weryfikacyjnej, oddech na pewno w walce o fotel prezydenta stolicy czuje Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej, oddech Patryka Jakiego, bo to przyznał Paweł Rabiej na naszej antenie telewizji w Polsce, ale stwierdził, że to dobrze, bo to dobrze dla właśnie walki wyborczej, dla mieszkańców stolicy, że tak to wszystko wygląda. Ale w kontekście Rafała Trzaskowskiego pojawiła się ciekawa sytuacja po ogłoszeniu hasła wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Okazało się, że hasło Warszawa dla wszystkich jest zbieżne z hasłem innego kandydata, Piotra Guziała, radnego miasta stołecznego Warszawy. No i ja jadąc właśnie do pracy, czy to do pracy, czy z pracy, widzę jeden plakat Piotr Guzioł Warszawa dla wszystkich i zaraz drugi plakat Rafał Trzaskowski, Warszawa dla wszystkich. Jak pan, panie ministrze, ocenia pewną niefrasobliwość jednak w działaniu, myślę, sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego z ogłoszeniem tego hasła, bo zostało ono ogłoszone później niż hasło Piotra Guzioła? Tak, no to być może mam do czynienia z takim plagiatem politycznym, wyborczym. Rozstrzygnie to zapewne sąd w trybie wyborczym, a więc bardzo szybko, jeżeli pan Guzioł złoży taką skargę. Natomiast to pokazuje nie tylko niefrasobliwość sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, to jest po prostu przedszkole. Rafał Trzaskowski nie dorósł, żeby kandydować na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, łącznie z tym swoim zapleczem, po prostu ośmieszają się, ale
Panie redaktorze, to dla nas akurat jest bez znaczenia. Patryk Jaki prowadzi bardzo dynamiczną kampanię wyborczą, bardzo merytoryczną. Kampanię, jeżeli chodzi o spotkania z wyborcami, zrzesza, skupia się wokół niego setki osób. U Rafała Trzaskowskiego to są z reguły aktywiści partyjni młodzieżówki PO i ta słynna ławeczka, którą chyba już schowano jako wstydliwy rekwizyt wyborczy Rafała Trzaskowskiego. To dobrze wróży dla nas. Te sondaże, które się pokazały o tej przewadze Patryka Jakiego nad głównym rywalem, to dobra prognoza, aczkolwiek bez wątpienia sztab wyborczy Patryka Jakiego, wysokiej klasy specjaliści od PR-u i od prowadzenia kampanii wyborczej, wiedzą doskonale, że na sondażach się nie należy tak do końca opierać, trzeba kontynuować swoją pracę, ciężką, to fakt, ale myślę, że zmierzającą do sukcesu końcowego. Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Również. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, był moim i państwa gościem. Dziękuję raz jeszcze, życzę dobrego dnia, a państwa zachęcam do tego, aby pozostać z telewizją w Polsce.pl. Przed nami chwila reklam, ale wracamy do państwa niezawodnie tuż po nich, więc proszę jeszcze raz o pozostanie z poradnym programem telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia już za chwilę.